Ustalenie kierunku działania dla prezydenta, pałacu polegającym na opracowaniu i wdrożeniu programu podłączenia budynków będących własnością współwłasnością gminy Miejskiej Kraków, Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. Jest projekt grupy radnych. Jest wniosek o odstąpienie od drugiego czytania. Czy w tej sprawie, w sprawie wniosku, czy w sprawie poprawek? To nie, że najpierw odstąpimy. Najpierw musimy odstąpić. Czy ktoś głos za, głos przeciw wnioskowi odstąpienie? Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za odstąpieniem od drugiego czytania? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykamy, proszę wynik. 35 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada odstąpiła, proszę w sprawie poprawek. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przepraszam Państwa, Pan Radny Habranek Świneczka. Proszę Państwa, poza korektą, a w drugim wersie drugiego paragrafu polegającej na dodaniu dużej litery E do nazwy miejskiego przedsiębiorstwa, innych poprawek nie było. Dziękuję. Czy rozumiem, jest zmiana literkowa, korekta nazwy nie MPC, tylko MPEC. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Proszę Państwa, to tyle na temat poprawek. Nie dyskutujemy. To jest korekta, więc rozumiem, de facto autopoprawka. W takim razie poddaję pod głosowanie całość projektu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę mnie. Głosowaliśmy 37 za. Brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Rada przyjęła tę uchwałę. I minęło później.